Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało kandydatów w wyborach samorządowych 16 listopada. W leszczyńskim ratuszu zaprezentowali się kandydaci na radnych Leszna, powiatu leszczyńskiego oraz na prezydenta. Z ramienia Prawa i Sprawiedliwości o najważniejsze stanowisko w mieście powalczy Adam Kośmider, 34-letni przedsiębiorca. Leszno straciło impet lat 90. Było to miasto bardzo dobrze rozwijające się. Wielu z nas czuje w tej chwili, że ogarnia nas maraton. Jest spowolnienie, niewiara w to, że może być lepiej. Rodziców, dziadków niepokoi przyszłość ich dzieci i wnuków. Boją się, że w życiu mogą nie osiągnąć niczego, żyć w biedzie, a co gorsza, wyjeżdżać za granicę i już nigdy stamtąd nie powrócić. Jako prezydent Leszna zacznę od stworzenia strategii właśnie młodych. W prezentacji uczestniczyli posłowie Adam Rogacki i Jan Dziedziczak. Obaj zachęcali do oddawania głosów na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. My jesteśmy świetnie przygotowani, mamy jeden z najmłodszych kandydatów. W Lesznie najmłodszy kandydat, bezpartyjny kandydat. Nasi kandydaci to są jedyni kandydaci realnie opozycyjni. Nieumoczeni, nie ma na nas haków, nie mamy różnych zobowiązań. Po prostu jesteśmy niezależni. I pytanie do mieszkańców Leszna. Czy powiemy nie na to, jak nas traktują, czy wybierzemy uczciwych, niezależnych ludzi? Jestem przekonany, że właśnie rozpoczynamy tutaj w Lesznie taki marsz po dobrą władzę i jestem przekonany, że ta grupa kandydatów do Rady Miasta, do Sejmiku, ale również do powiatu ziemskiego pod wodą naszego kandydata, pana Adama Kośmidra, spowoduje, że Leszno naprawdę rozwinie skrzydła. Jeśli chodzi o kandydatów na radnych Leszna, to jest ich 45, połowa to kobiety. Średni wiek kandydatów wynosi 50 lat, najstarszy ma 76, najmłodszy 22 lata. W okręgu pierwszym startują Adam Kośmider, Stefania Ratajczak, Sabina Szady, Łukasz Konieczny, Alicja Grabianowska, Mateusz Rosik, Adam Kostrzewski, Mariusz Boniak, Dariusz Zawirski, Katarzyna Przybylska, Ewa Gnacińska i Danuta Skorupińska. Listę w okręgu numer 2 tworzą Sławomir Szczot, Barbara Piwońska, Jan Czajka, Małgorzata Jakubowska, Szymon Hebisz, Piotr Raczyński, Grażyna Sokalla, Agnieszka Wojciak, Paulina Jęcz oraz Krystyna Paruszewska. W okręgu numer 3 startują Damian Szymczak, Piotr Kojs, Dawid Helsner, Anna Piekarczyk, Grażyna Owsianna, Barbara Szydłowska, Halina Cichocka-Nowak, Lidia Juchimiuk oraz Irena Borowiak. Listę w okręgu numer 4 tworzą Kazimierz Jęcz, Marek Goryniak, Leszek Kasperski, Zenon Białasik, Ryszard Gorak, Bogdan Kurzawski, Zofia Miller, Dobrochna Fibich, Agnieszka Itczak, Klaudia Gawarzewska, Sandra Garbacz, Wiesław Jasiak, Mieczysław Roszczak i Małgorzata Borowiak. Jedynkami do Rady Powiatu Leszczyńskiego są Sławomir Domagała z Krzemieniewa, Sylwester Przydrożny ze Święciechowy, Stanisław Skrobała z Osiecznej, Krzysztof Klubsz z Rydzyny oraz Małgorzata Zielnica z Włoszakowic. Listę do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego otwiera obecny radny Marek Sowa.